Sylwii Białek, a już za chwilę spotkanie z gościem magazynu. Rozmowa dnia. Poseł Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Czyli na podstawie tego, co powiedziała nasza koleżanka przed chwilą, możemy spodziewać się jakichś informacji związanych z protestem rolników po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów. To bardzo ważne posiedzenie Rady Ministrów, gdzie, jak słyszeliśmy, trwała dyskusja, czy może trwa dyskusja na temat form pomocy protestującym rolnikom, a zwłaszcza w kontekście dwóch najważniejszych postulatów. Pierwszy postulat to jest Europejski Zielony Ład i ograniczenia, które zostały za zgodą albo z inicjatywy komisarza Wojciechowskiego z PiS-u podjęte jakiś czas temu, których rolnicy słusznie nie akceptują, bo one powodują, że na przykład nie będzie można stosować niektórych środków ochrony roślin, nawozów, przez co pogorszy się konkurencyjność europejskich, w tym polskich przede wszystkim rolników, i powiązana z tym sprawa importu produktów z krajów, które tych standardów europejskich spełnić nie muszą, jak na przykład Ukrainy. I te produkty w efekcie tego są zdecydowanie tańsze niż produkty polskie, zalewają nasz rynek, co miało miejsce w 2022 i szczególnie w 2023 roku. Pojawił się ten wątek, panie pośle. Czy ten zalew był legalny? On był legalny, dlatego że on był dopuszczony prawem, więc zadajemy sobie takie pytanie, dlaczego państwo tego nie przewidziało, państwo polskie ówczesne nie przewidziało tego, że może na niektórych rynkach wystąpić załamanie. To przede wszystkim znane rynki zbóż, ale na przykład znany też rynek owoców jagodowych, na przykład malin. Do tego za chwilę dojdziemy, do malin dojdziemy. Więc absolutnie polskie państwo dopuściło do tego, że umożliwiło pewnym cwaniakom rynkowym skorzystanie z furtki, szerokiej furtki, a może nawet otwartej bramy, która doprowadziła do załamania wielu rynków w Polsce. Jeden z rolników powiedział: my już nie mamy czasu, oczekujemy konkretów, żeby pacjent nie umarł, czyli polskie rolnictwo. Natychmiast trzeba zatrzymać import zbóż z Ukrainy, bo wydaje się, że ten wątek ukraiński bierze górę w tej chwili, ten Zielony Ład jakby jest nieco, ale tylko nieco, nieco z tyłu. Tylko że tu już w grę wchodzi wielka polityka, panie pośle. No niewątpliwie jest to wielka prezydent polityka. Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiada tak: sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej każdego dnia pokazuje erozję solidarności. To są jego słowa, erozja solidarności. A z drugiej strony szef resortu rolnictwa, minister polityki rolnej i żywności, tak nazywa się ten urząd na Ukrainie, Mikołaj Solski, mówi, że jesteśmy za konstruktywnością, ale będziemy gotowi zareagować. Krótko mówiąc, w ciągu 2 tygodni, jeśli nic się nie zmieni, Ukraina może blokować polską granicę. Mamy niestety ujemny bilans handlowy produktami rolnymi z Ukrainą, to znaczy więcej z Ukrainy w 2023 roku kupiliśmy niż sprzedaliśmy na ten rynek. To raczej Ukrainie nie będzie na rękę to, aby ta blokada granicy obowiązywała, więc ja aż takiego ruchu retorycyjnego się nie spodziewam. Natomiast polscy rolnicy, ci, którzy protestują i którzy mają problem związać dzisiaj koniec z końcem, to nie mogą być tymi, którzy w imię solidarności międzynarodowej wezmą na siebie cały ciężar pomocy Ukrainie. Od tego też jest cała Komisja Europejska, wszystkie państwa członkowskie, które zgodne są co do tego, może poza Węgrami, że należy wspierać Ukrainę, ale nie mogą ciężaru tego wsparcia brać na siebie rolnicy, bo oni po drodze zbankrutują. Każdy broni siebie, tak jak Ukraińcy bronią swojej ziemi, tak polski rolnik dzisiaj broni swojej ziemi. Chce na niej produkować. Proszę zwrócić uwagę, że w tych protestach uczestniczą przede wszystkim rolnicy towarowi, a więc tacy, którzy główne źródło dochodów w swoich gospodarstwach mają nie z jakichś zasiłków socjalnych różnego typu, tylko mają z tytułu sprzedaży produktów, które wytwarzają. Ci rolnicy dzisiaj są na protestach, ci rolnicy wyszli na ulicę, oni boją się o to, że ten majątek, który wypracowały także, i to nie jest wcale jakieś górnolotne określenie, pokolenia poprzedników, dzisiaj mogą stracić. Szansy w rywalizacji rolniczej z Ukrainą nie mamy. Nie mamy żadnej szansy rywalizacji. 28 milionów hektarów to jest Ukraina, w sensie produkcji rolnej, mniej więcej około 18 milionów hektarów to jest Polska. Jakość gleb na Ukrainie, no, nieporównywalna, jeśli chodzi o... Wszystko to, co pan mówił, jest absolutnie prawdziwe. Na Ukrainie są tak dobrej jakości gleby, że mówi się nawet, że gdyby one nie były nawożone przez 10 najbliższych lat, to absolutnie będą dużo produkować. No tak, tylko że ta forma własności na Ukrainie jest specyficzna, mam na myśli gospodarstwa rolne, które potrafią sięgać obszarowo nawet i 100 tysięcy hektarów. I dotknął pan bardzo czułego punktu w relacjach polsko-ukraińskich, także w odpowiedzi na to, co zapowiada minister rolnictwa Ukrainy, czy sam premier, czy nawet prezydent. Otóż te gospodarstwa nie tylko nie pasują do europejskiego modelu, w tym polskiego, czyli gospodarstw rodzinnych, średnich, niewielkich, no kilku, kilkunastohektarowych, ale to są gospodarstwa oligarchiczne, idące w setki albo nawet tysiące hektarów. I uwaga, i to jest najważniejsze, bardzo często te gospodarstwa wcale nie są własnością obywateli Ukrainy.
Więc być może tutaj widzimy kapitał jest międzynarodowy. Widzimy tu może jakieś drugie dno, że może ci inwestorzy, którzy weszli na Ukrainę, zainwestowali tam pieniądze w produkcję rolną, oni dzisiaj by chcieli mieć dostęp do europejskiego 500-milionowego rynku zbytu, bo on jest dla nich atrakcyjny. Nie chcieliby spełniać kryteriów europejskich, a chcieliby mieć swobodny dostęp do rynku europejskiego. I to w rozmowach trzeba wyraźniej. To minister rolnictwa mówi swojemu odpowiednikowi na Ukrainie, że trzeba rozróżnić model rolnictwa ukraińskiego i model rolnictwa polskiego i unijnego i powiedzieć, że one nie mogą być poddane równej rywalizacji, bo Europa przegra tą rywalizację. No ale i tak nie są poddane równej rywalizacji, jak pan poseł powiedział, no bo my jesteśmy w Unii i naszych rolników obowiązują pewne przepisy. Ukraina w Unii nie jest, rolnicy ukraińscy, tak to nazwijmy, w Unii nie są i te przepisy ich nie dotyczą. Nie, można tak powiedzieć, że decyzjami z 2022 i 2023 roku rolnicy ukraińscy i produkty ukraińskie już w Unii Europejskiej są, bo jeżeli nie ma żadnych granic, nie ma żadnych systemów jakości, które powinny być przestrzegane, jeżeli nie ma żadnych ceł, kontyngentów ilościowych, to de facto produkty ukraińskie mają dostęp do europejskiego rynku zupełnie bez żadnych ograniczeń, więc pod tym względem rolnictwo ukraińskie w Unii Europejskiej jest. Więc dlaczego się to, i to pytają też polscy rolnicy i my także, dlaczego to się stało bez zgody, bez wiedzy polskich rolników, którzy na to absolutnie zgody nie wyrażali. No dobrze, panie pośle, a na ile my możemy być samodzielni, my jako Polska? Wyobraźmy sobie, że polski rząd podejmuje decyzję, całkowite embargo na import produktów rolnych z Ukrainy. Ale jesteśmy częścią organizmu. Ten organizm to jest Unia Europejska. Czy my możemy podejmować takie decyzje samodzielnie? Proszę zwrócić uwagę, że na przykład Bułgaria i Rumunia, która została w roku ubiegłym poddana podobnemu procesowi, czyli konkurencji ze strony Ukrainy, wynegocjowała z Ukrainą bilateralnie, czyli między Bułgarią a Ukrainą, między Rumunią a Ukrainą, warunki dostępu tamtejszych produktów na rynek bułgarski i rumuński i tam ograniczenia funkcjonują, ograniczenia działają. Polska przespała ten moment w roku ubiegłym, więc teraz toczy się na ten temat dyskusja na poziomie Komisji Europejskiej. Polska bardzo aktywnie i minister rolnictwa w tym uczestniczy i uwaga, docelowo chcemy doprowadzić do takiej oto sytuacji, że Polska, jeżeli zauważy, że na którymś rynku dochodzi do zachwiania, czyli nadmiernej konkurencji z Ukrainą, nadmiernemu otwarciu na produkty z Ukrainy, będzie mogła zastosować mechanizmy obronne wewnętrznie i to będzie zgodne z prawem Unii Europejskiej. I to jest kwoty? To są kwoty, to są licencje, ale to są wprost zakazy importu określonych produktów. Czyli jeżeli na przykład Polska stwierdzi, że import cukru z Ukrainy zagraża lokalnemu rynkowi cukru w Polsce, producentom cukru, plantatorom buraków cukrowych, to Polska będzie mogła zgodnie z przepisami europejskimi jednostronnie wprowadzić ograniczenia w dopływie cukru ukraińskiego na rynek europejski. Jednostronnie. Będzie jednostronnie. To można zrobić. I jest propozycja, żeby to było zgodne z prawem europejskim. Jeżeli taki finał negocjacji nastąpi, to myślę, że my, polscy rolnicy, będziemy z tego zadowoleni. To tak jak obiecałem panu, panie pośle, jeszcze przypomnę państwu, pan Mirosław Maliszewski jest także prezesem Związku Sadowników Rzeczypospolitej. Jeśli pod koniec roku, a może w połowie tego roku, zajrzę do sklepu, bo dostanę polecenie z domu, żebym kupił mrożone maliny, to skąd one będą? I tu nie będzie pan miał pewności, niestety, skąd one będą. Dlatego, że Polska w ciągu ostatnich 2 lat zaimportowała kilkadziesiąt tysięcy mrożonych malin. Skala jest może nawet większa niż w przypadku zbóż, ze względu na rozmiary jednej i drugiej produkcji. Wiele polskich przetwórni niestety zaimportowało z Ukrainy ogromne ilości mrożonych malin. One dzisiaj zalegają na półkach sklepowych, na półkach magazynów i one dzisiaj bardzo często są oferowane jako maliny pochodzące z naszego kraju. To jest bardzo niebezpieczne. Ale druga rzecz jest bardzo też niebezpieczna z punktu widzenia już całej gospodarki. Podmioty, które zaimportowały maliny z Polski, a ja się domagam, dzisiaj to ogłosiłem, domagam się upublicznienia podmiotów, które importowały mrożone maliny do Polski, te podmioty dzisiaj są w zdecydowanie lepszej sytuacji niż te podmioty, które były etyczne, moralne i tej maliny nie kupowały, tylko kupowały polskich producentów. I te etyczne, moralne podmioty zbankrutują, a cwaniacy przeżyją. Etyczny biznes? Do czego nie możemy dopuścić? Etyczny biznes, panie pośle. No właśnie, dlatego proponujemy to ujawnić. Poseł Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gość magazynu w Samo Południe. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jedynka. Polskie Radio. I kolejny temat w magazynie. Sposób organizacji wyborów korespondencyjnych zaproponowany.